Cześć wam, z tej strony Adik i witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dziś odwiedzimy Baro, który przybył na plutonowy przekaźnik Orkus. I cóż tym razem Baro ma dla nas? Na początku widzimy z przyłożenia Prime, czyli obrażenia do strzel, później Gambit pistoletowy Prime, szansa na obrażenia krytyczne do pistoletów, wymiatające nacięcia, czyli obrażenia tnące również do strzel, replika tajemnej historii, punkt nacisku Prime, obrażenia w walce wręcz do broni białej, naramienniki, napierśnik, nagolenniki, Daedalus Prisma, Detron Mara, glyf Katir Tribute, łamacz celu Prime, czyli obrażenia krytyczne do pistoletów, Saendana Katir Diax, ogon strażnika Katir, diadem Katir Atmos dla naszego operatora, znak przywódcy stada, skórka Tousun do Gorgona, Gremlin podwójny Prisma, Sugatra Kocyst, glyf pryzmatycznego Kawata, skórka Saichi do Maczety, ozdoba Myśliwiec Taktis, jak i oczywiście skórka Immortal do Chromy. Nie zabrakło również misji na pustynnego władcę Inarosa. A teraz co warto kupić, żeby sobie nieco zarobić? Z przyłożenia Prime na pewno, sztuk troszkę więcej. Gambit pistoletowy Prime też bardzo dobrze się sprzedaje. Punkt nacisku Prime również. Jeżeli chodzi o Detron Mare czy tam Gremlin podwójny Prisma, możecie kupić powiedzmy od 5 sztuk do 10. Są to takie bardzo średnie pułapy platynowe, może troszkę te niższe, około nawet do 100. I łamacz celu Prime jak najbardziej też w większych ilościach osiąga te większe pułapy platynowe, więc też jak najbardziej można się w niego zaopatrzyć. I jeżeli chodzi o tego Baro, 4 mody Prime, bardzo wysokich w sumie, w średnio wysokich cenach platynowych, także można na nim nieco zarobić. A już na pewno jutro pojawi się ten okonowy Baro, także tam będzie już wszystko, ale to w innym materiale. A wy co sądzicie o tym Baro? Zbieracie dalej dukaty na tego tenokonowego? Czy może wybierzecie coś tutaj? Dajcie znać w komentarzach.